nie czuję żadnej większej adrenaliny. Powiem szczerze, że się nie mogę doczekać, ale się bardzo cieszę, że tu w ogóle jestem. Spokojnie, na razie spokojnie, już się nie mogę doczekać, ale jest bez stresu. Słabo poszło, ale pozytywnie. Ciepła woda, fajna zabawa. Trzeba po prostu jeszcze popróbować. Przy następnej turze mam nadzieję, że będzie dużo lepiej. Uczucia pierwsza klasa, szczególnie tutaj na końcu, jak kolega Wiśnia przyspieszył, to było czuć prędkość. Naprawdę fajnie. No przede wszystkim wyjście z wody. Jeżeli się już wyjdzie z wody, stanie na tych nartach, to cała reszta już jest jakby łatwiejsza, ale najważniejsze jest wyjście z tej wody. Najwięcej siły i techniki potrzeba do wyjścia z tej wody. Biodra do przodu, podstawa. Biodra do przodu w momencie, kiedy już startujesz. Musisz w pewnym momencie po prostu te biodra mocno do przodu wypchnąć i wtedy podobno już popłynie się dalej. Mocno biodra musisz wyrzucić do przodu i te narty klapną ci na wodę. Jeździsz na zwykłych nartach? Dobra, biodra do przodu. Prosta szybka.